Szanowni Państwo, przedstawiamy cykl filmów opowieści o Andrzeju Szwalbie, wieloletnim dyrektorze Filharmonii Pomorskiej. Pomnikowy autorytet od wielu lat, zwłaszcza od roku 2002, kiedy jego śmierć uświadomiła, jakim był człowiekiem, ile dokonał dla miasta i regionu. Cykl nazwaliśmy Szlakiem Andrzeja Szwalbego. Odcinek pierwszy nosi tytuł Ostromecko i przybliża stworzoną przez naszego bohatera kolekcję pianin i fortepianów. Tak, Ostromecko. Miejscowość pod Bydgoszczą, obecnie kompleksem pałacowo-parkowym, zajmuje się Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, a ja mam przed sobą Stary Pałac. Miejsce, które dzięki Bydgoszczy żyje, ożyło, a przede wszystkim dzięki postaci Andrzeja Szwalbego. Andrzej Szwalbe w 1975 roku w tym pałacu zaczął gromadzić kolekcję pianin, fortepianów. Losy tej kolekcji były burzliwe, natomiast dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć, jak jest to pięknie wyeksponowane. Myślę, że ważną rolę też odgrywa tutaj Andrzej Gawroński, który na pewno nam powie o całej tej kolekcji. Jest swego rodzaju kustoszem kolekcji pianin, fortepianów. Miejsce, które potrafi przyciągać tych, którzy chcą posłuchać muzyki klasycznej, ale muzyki rozrywkowej, jazzowej, ale także teatru improwizowanego. Pałac Stary w Ostromecku jest miejscem niezwykłym. Myśmy kolekcję stworzoną przez Andrzeja Szwalbego zastali niestety w bardzo słabym stanie technicznym i to rzeczywiście spędzało nam sens powiek. Udało nam się rzeczywiście też w ciągu kilku lat, zaledwie trzech lat, wyremontować 4 z fortepianów z tej kolekcji. Pomysł był taki, by pokazać wyroby najważniejszych bydgoskich firm produkujących instrumenty w dwudziestoleciu międzywojennym. Rzeczywiście tych firm było kilka. Najważniejszą i największą firmą była firma Brunona Sommerfelda. Jakby ten pomysł tego składu, to taki pomysł, by tego Sommerfelda pokazywać. Wczoraj zamontowałem na tym pianinie tabliczkę z napisem Dar do kolekcji Andrzeja Szwalbego od rodziny Redelbach, Bydgoszcz 2021, czyli mamy też taki element jachcicki tutaj w pewnym sensie. No, mamy element bydgoski, rodzina i firma Sommerfelda. Może przejdźmy do gabinetu na chwilę, do saloniku. To pomieszczenie, w którym się w tej chwili znajdujemy, to nazywamy tak naprawdę gabinetem Sommerfelda. Wymyśliliśmy sobie taką narrację, że przed chwilą oglądaliśmy skład, w którym można było oglądać jego instrumenty, a to jest miejsce, w którym po obejrzeniu instrumentów można było usiąść z Sommerfeldem, spisać umowę, kupić instrument, napić się jakiegoś dobrego trunku, patrząc jednocześnie na jeden z najpiękniejszych instrumentów, który mamy tutaj w pałacu i w tej kolekcji. Naukowcy, wszyscy naukowcy zajmujący się muzykologią czy szeroko rozumianą muzyką wiedzą o naszej kolekcji. Chcemy dotrzeć oczywiście także do zwykłych ludzi, którzy nas odwiedzają, którzy niekoniecznie interesują się starymi instrumentami, ale wiesz, ważne jest to, że jeżeli zahaczysz kogoś, zapytasz kogoś z Uniwersytetu Wrocławskiego, zapytasz go o kolekcję w Ostromecku, oni będą o niej doskonale wiedzieli, bo wiedzą, że to jest druga pod względem wielkości taka kolekcja w Polsce, właściwie zarządzana, dobrze prowadzona i dla nas jakby to podparcie od tej strony naukowej też jest bardzo ważne.
No i dlatego nam zależy, żeby nie tylko środowiska naukowe o tym wiedziały, ale żeby tutaj też środowisko oświatowe, najbliższe i nauczyciele, i dzieci wiedzieli, że mają na miejscu takie piękne obiekty. Powiedz mi, wtedy kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z kolekcją Andrzeja Szwalbego, ile było tych instrumentów, w jakim stanie, a w tej chwili czym mniej więcej dysponujemy? Znaczy, ta kolekcja, ona miała około 60 eksponatów. Myślę, że tak naprawdę pierwszym momentem, kiedy bydgoszczanie mogli te kolekcje, wiadomo, że pierwszym takim momentem, kiedy bydgoszczanie mogli oglądać te kolekcje, były lata, kiedy te fortepiany były przez dyrektora Szwalbego eksponowane w budynku Filharmonii Pomorskiej. A później, przez chwilę, kiedy remontowany był Pałac Stary, te instrumenty znalazły się w Café Pianola przy ulicy Fosza i tam można było część tych instrumentów, skądinąd wyselekcjonowanych przez Andrzeja Dorendę, obejrzeć. Ale też pamiętajmy, że to był moment, kiedy praktycznie rzecz biorąc te instrumenty w ogóle nie grały. Raptem raz, pamiętam, został wykorzystany przy okazji naszego organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy festiwalu Drums Fusion wykorzystany fortepian Noskowskiego i to była dosyć śmieszna historia, ponieważ artysta, który grał na nim, po prostu grał na instrumencie, który praktycznie rzecz biorąc rozstrajał się w tempie niezwykłym, więc to też był swego rodzaju eksperyment. Tutaj mamy w tej chwili razem z tymi instrumentami, które pozyskaliśmy w czasie ostatnich lat, około 80 instrumentów. To jest sporo, ale rzeczywiście wydaje mi się, że ten moment, ten, w którym rozmawiamy, to dla tej kolekcji chyba jest to jest chyba najlepsza chwila dla tej kolekcji. Znaleźliśmy się w szczególnym miejscu, wydaje mi się, wśród tej całej kolekcji Pałacu Starego w Ostromecku, mianowicie w gabinecie Andrzeja Szwalbego. Gdybyś mógł powiedzieć nam, jak to się stało, że tu mamy gabinet dyrektora? No myśmy doszli do wniosku, że nie może być tak, że w Ostromecku, które było ulubionym miejscem w życiu dyrektora Szwalbego, nie będzie jego miejsca. I już pamiętam pomysł, kiedy ta kolekcja przez chwilę znajdowała się przy ulicy Fosza w Café Pianola. Mieliśmy też tam taki kącik dedykowany Andrzejowi Szwalbę. No i tutaj tak naprawdę nasz pomysł był taki, by też go w taki sposób uhonorować i taki gabinet mu stworzyć. Chociaż tego gabinetu rzeczywiście w tym miejscu nie było, ponieważ wiemy, że kiedy dyrektor Szwalbę przyjeżdżał do Ostromecka, tak naprawdę swoje biuro miał tam, gdzie w tej chwili my mamy nasze pomieszczenia biurowe. W każdym razie mamy tutaj kilka pamiątek po dyrektorze Szwalbę. Myślę, że jedną z najcenniejszych pamiątek i najbardziej charakterystycznych jest jego teczka. Kiedy spojrzymy na ten postument? Tą rzeźbę przed Filharmonią, jak to tak? Nazwać inaczej? Tak. Rzeźbę to Andrzeja Szwalbego idącego do pracy. Tak, jeżeli spojrzymy na tę rzeźbę przedstawiającą Andrzeja Szwalbego idącego do pracy z teczką, zresztą mam przy niej też kilka fotek i ze znajomymi też sobie robimy czasami tam zdjęcia, to rzeczywiście mamy tę teczkę, którą wypożyczyliśmy z Filharmonii Pomorskiej. Także tutaj możemy ją obejrzeć, ale możemy też obejrzeć batutę Andrzeja Szwalbego, który, pamiętajmy, nie był dyrygentem, ale tę batutę dostał w prezencie od muzyków Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej i to był jeszcze moment, kiedy Filharmonii w tej formie, czyli tego budynku, jeszcze w ogóle nie było. No i mamy też piękną laseczkę, którą tutaj wypożyczył nam profesor Darek Markowski. Batutę kupiliśmy od kolekcjonera gdzieś z Polski, który zaproponował nam kupno. No i doszedłem do wniosku wtedy razem z Marzeną Matowską, dyrektorką Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, że kto jak kto, ale my musimy mieć tę batutę. Nie było to drogie i tak naprawdę za niewielką kwotę mamy coś niezwykle ważnego. Taka batuta, która też jest symbolem tego, że to Szwalbę przez bardzo długi czas tak naprawdę był tym
dyrygentem? Głównym dyrygentem muzycznej, tworzącej się muzycznej Bydgoszczy. No więc właśnie, bo dotknęliśmy i wspomnieliśmy o tej rzeźbie Szwalbego idącego do pracy, no a to będzie już osobny temat takiego miasteczka muzycznego, które właśnie koncentruje się wokół filharmonii. Ale wróćmy do gabinetu. No tak, gabinet podoba się naszym gościom i to jest dla nas też ważne, ale to też ciekawe, że na przykład na biurku postawiliśmy maszynę do pisania, na której wiemy, że może pisał, może nie pisał. Ale co ciekawe, odwiedzają nas młodzi ludzie i oni tak naprawdę pierwszy raz widzą w ogóle na oczy maszynę do pisania. I to jest dopiero zastanawiające. Ilekroć przychodzę tutaj do tego pokoju, do tego gabinetu, to się okazuje, że ta maszyna tam po prostu ma wszystkie te klawisze ponaciskane, no bo wszyscy muszą spróbować coś tam napisać na niej. Na jednej ze ścian jest zdjęcie dyrektora Szwalbego razem z Pendereckim. Ja kilka lat temu miałem przyjemność poznać mistrza Pendereckiego, jego małżonkę podczas takiego specjalnego koncertu w Filharmonii w Kielcach, gdzie mieliśmy wystawę zatytułowaną Fortepiany z przeszłością. Fortepiany z przeszłością to był pomysł ekipy, która tutaj inwentaryzowała naszą kolekcję pod okiem, pod przewodnictwem profesora Beniamina Fogla i ta wystawa, ona jeździła po Polsce, była też oczywiście u nas, no i teraz zdobi ściany Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie, ale myśmy z taką wystawą pojechali do Kielc, tam rozmawiałem na specjalnej kolacji po koncercie z Pendereckim, z jego małżonką, otrzymał Penderecki od nas katalog ostromeckiej kolekcji, był bardzo wzruszony, bardzo mile wspominał dyrektora Szwalbego, z którym współpracował, którego darzył niezwykłym szacunkiem, bo tak mi się wydaje, że to chyba całe środowisko muzyczne związane z muzyką szanowało Szwalbego. Te jego pomysły, które my dalej wdrażamy w życie, one są cały czas i będą cały czas tak naprawdę aktualne. Ja myślę, że w ogóle postać Szwalbego to była taka otwarta postać, że nawet niektórzy do niego mówili panie profesorze, mimo że był tylko magistrem i to był magistrem prawa. Ja myślę, że też tutaj twoja pasja i wszystkich, którzy wokół kolekcji Andrzeja Szwalbego się skupiają, też pokazuje, jaką to właśnie można pasją stworzyć wielkie rzeczy. A powiedz mi, bo wspomniałeś o biurku i maszynie do pisania, ale na biurku jest jeszcze lampa. Swego czasu ta lampa też odgrywała dosyć taką ciekawą rolę. Tak, ta lampa stała w oknie i był taki moment, długi zresztą, gdy w nocy po prostu ta lampa była włączona, symbolizując to, że jest tutaj Szwalbe, który cały czas pracuje nad swoimi pomysłami. Ta lampa w tej chwili, nie włączamy jej w tej chwili. Nie chcę powiedzieć, że z przyczyn ekonomicznych, bo bym przesadził, ale rzeczywiście myślę, że czuje się tutaj duch po prostu Szwalbego i to, że i ważne jest to, że nasi goście, którzy odwiedzają nas bardzo często i naprawdę tysiącami w ciągu roku, zdają sobie sprawę, że to nie wzięło się znikąd, że ktoś to kiedyś wymyślił. To Szwalbe, kiedy pierwszy raz pojawił się w Ostromecku i zakochał się w tym miejscu, to on jakby... Ja tak się rozglądam troszeczkę podczas twojej wypowiedzi, tak. Ale za moimi plecami, dlatego musiałem się obejrzeć, mamy takie też znamienne zdjęcie jeszcze z panią Eleonorą Harendarską, z panią dyrektor, która przejęła właśnie tę pałeczkę dyrygencką po Andrzeju Szwalbe. Ja myślę, że to chyba nie było proste przejąć rzeczywiście te presja i odpowiedzialność. Myślę, że tak, bo Szwalbe był wielki kaliber tak naprawdę i to myślę, że mogło powodować pewną frustrację. Ja myślę, że mówimy o tym, że Szwalbe był wizjonerem, ale dzisiaj młode pokolenie też musi mieć wizję, musi być kreatywna, to stąd warto jednak chyba przybliżać postać Andrzeja Szwalbego, który no już jakby nie było, był dawno temu dla młodzieży.
Tak myślę. Dla mnie, jako pracownika Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, który zajmuje się tą kolekcją, ważne jest i od 10 lat pracuję w Ostromecku. Wydaje mi się, że pracujemy tutaj razem z zespołem, który jest w Ostromecku z niezłymi efektami. Dla mnie ważne jest to, żeby goście, którzy przyjechali do nas, do Ostromecka, którzy w końcu nas odkryli, wyjeżdżali stąd, mając tę pewność i wiedzę, że zajmują się tym wszystkim ludzie, którzy mają pasję, którzy chcą to robić i robią to, wydaje mi się, nie najgorzej, ale też chcę, żeby wiedzieli, że był ktoś taki jak Schwalbe i to my jesteśmy jakby ludźmi, którzy jego myśl dalej w czasie przenoszą i to jest chyba najważniejsze. I stąd też nasze pomysły współpracy z placówkami edukacyjnymi. Czyli generalnie Schwalbe do dzisiaj cały czas inspiruje i cały czas podsuwa nowe pomysły, można by tak powiedzieć. To nie może być inaczej. Nie? No. To nie może być inaczej. To jakby jego odejście, myślę też, zapoczątkowało pewien okres po. Takie życie po życiu. O, życie po życiu. Moody napisał kiedyś taką książkę, życie po życiu, jeśli się nie mylę. Tak. Ale, życie po śmierci, tak. Tak, ale mamy tutaj jeszcze taką kwestię, że Ostromecko jest tym miejscem pokazującym tożsamość lokalne ojczyzny i tak naprawdę też to jest istotne. Mówi się w wielu aspektach o tej tożsamości, a tutaj mamy to wszystko w jednym miejscu. No to drogi panie Andrzeju, przede wszystkim wypada nam podziękować, ale myślę też, że zaprosić. Tak, to ja też dziękuję za wizytę. Cały czas zapraszamy wszystkich do Ostromecka, bo zależy nam na tym, by coraz więcej osób je poznawało, bo jest tak wielowymiarowe i jest tutaj tyle miejsc, którymi możemy się pochwalić, począwszy od kolekcji zabytkowych fortepianów, która jest naprawdę niezwykłym handicapem, bo myślę, że tak naprawdę w Polsce jesteśmy jedynym takim miejscem, które jednocześnie pokazuje piękne budownictwo, XVIII-wieczne, XIX-wieczne, pokazuje piękne założenie parkowe, ale też pokazuje niesamowitą kolekcję instrumentów, kończąc na tym, że można na przykład u nas zjeść świetny obiad, po prostu. I wypić dobrą kawę. I wypić świetną kawę, na którą bardzo serdecznie już w tej chwili zapraszamy do Ostromecka. Gościliśmy na zaproszenie pana Andrzeja Gawrońskiego, kustosza pałacu, który ma w swoich zasobach kolekcję fortepianów imienia Andrzeja Schwalbego.